Hej, cześć, dzisiaj będziemy mówić, w jaki sposób pracować na strukturze z pacjentem neurologicznym. Poznaj Kasię. Kasia od dzieciństwa choruje na chorobę, której nikt nie rozpoznał, nie wiemy co to jest, ale wiemy, że postępuje jej utrata siły mięśniowej, że ma postępującą sztywność mięśniową, a co za tym idzie deformacje, nawet w kierunku skoliozy i stawów obwodowych, a także ma trudności z zapoczątkowaniem ruchu. Zobacz, jak Kasia wykonuje test przed terapią. Jej zadaniem jest napędzić wózek i przejechać kilka metrów. Jak widzisz, ma kłopot z zapoczątkowaniem ruchu, ma kłopot z położeniem rąk na ciągach i wykonaniem pchnięcia do przodu. Następnym testem jest prośba o zdjęcie okularów. Nie jest powiedziane, w jaki sposób ma to zrobić. Po prostu ma zdjąć okulary. Zwróć uwagę, jaką trudność sprawia jej uniesienie rąk do góry. To, co będziemy robić, to będziemy zajmować się strukturami tak naprawdę całego ciała Kasi. Skupię się na mobilizacji tych struktur, na sprawieniu, żeby jej wszystkie tkanki były odrobinę luźniejsze i dawały jej większą możliwość ruchu. Nie będzie tutaj żadnej terapii funkcjonalnej, żadnej, można powiedzieć, neurorehabilitacji. Czysta, czysta struktura. Popatrz, jak są ustawione spontanicznie jej stawy biodrowe. Zwróć uwagę, że lewy jest w rotacji zewnętrznej, prawy w rotacji wewnętrznej, co widać po ułożeniu stóp. Ja sobie to od razu próbuję skorygować na tyle, na ile się da. I zaczynam mobilizację struktur uda. Od mięśnia czworogłowego, przez pasmo biodrowo-piszczelowe. Teraz oba stawy biodrowe w kierunku wyprostu, a także rotacji zewnętrznej. Zobacz, że pogłębiam rotację zewnętrzną w prawym biodrze. Przytrzymuję lewe, a prawe chwytam za tkanki i dokręcam w kierunku rotacji zewnętrznej poprzez tkanki miękkie. Lewe biodro. Zwróć uwagę, że lewe kolano nie prostuje się do końca. Przechodzę na podudzie. Zawsze zdejmuję moim pacjentom skarpetki. Taki nawyk. Bo dzięki temu na przykład mogę zobaczyć pozycję przymusową, w jakiej znajdują się palce u stóp Kasi. Zwróć uwagę, że są w ustawieniu zgięciowym, a paluch jest koślawy. To, co teraz robię, jest formą masażu, można go nazwać funkcyjnym, bo równocześnie wykonuję ruchy stopą w kierunku wyprostu. Wyprost w stopie to inaczej zgięcie grzbietowe. I równocześnie swoją prawą ręką mobilizuję struktury jej łydki. Teraz postawiłam stopę na stole, zrobiłam szybką stymulację strony podeszwowej stopy. W tej chwili ustawiam palce w wyproście i przytrzymuję całą stopę płasko na stole. Poprzez ruchy sterowane kolanem uzyskuję mobilizację stawu skokowego i stawu biodrowego jednocześnie. Film jest przyspieszony czterokrotnie,
żeby się go dało obejrzeć. Cała terapia trwa pół godziny od momentu wejścia pacjenta do momentu wyjścia pacjenta z sali. Więc w pół godziny należy zdążyć z przyjęciem pacjenta, wykonaniem testu początkowego, terapią, zrobieniem testu na zakończenie i powiedzeniem dzięki serdeczne, do zobaczenia do jutra. Teraz powtarzam całą procedurę na prawej nodze. Przyjrzyj się, w jakim ustawieniu są palce stopy Kasi. Dokładnie ta sama sytuacja, stymulacja strony podeszwowej, mobilizacja stawu skokowego i biodra. I to by było tyle, jeśli chodzi o kończyny dolne. Przechodzimy do tułowia. To, co teraz widzisz, to są rotacje dolnego tułowia, czyli wykorzystuję kończyny dolne po to, żeby rozciągnąć raz jeden, raz drugi bok Kasi. Przytrzymuję ją w pozycji końcowej, w pozycji końca ruchu. Pamiętaj, że film jest przyspieszony czterokrotnie. Te ruchy są dość powolne. Teraz w maksymalnej rotacji mobilizuję struktury znajdujące się pomiędzy klatką piersiową, pomiędzy żebrami Kasi a jej talerzem biodrowym, ponieważ tam doświadcza ona dolegliwości, ponieważ łuki żebrowe nachodzą na talerz biodrowy. Więc te struktury wymagają rozciągnięcia, wymagają oddalenia od siebie struktur kostnych. Teraz zostawiam Kasię w niewielkiej rotacji, po to, aby przedłużyć efekt wykorzystanej pozycji dla dolnego tułowia, ale już zacząć się zajmować kończynami górnymi. Jak widzisz, staram się ułożyć ramię Kasi w rotacji zewnętrznej i odwiedzeniu, bo to jest ruch, którego jej brakuje. Powrót do centrum. Zawsze przesuwam po stole, w łańcuchu można powiedzieć zamkniętym, kończyny pacjentów neurologicznych. Dzięki temu całemu układowi nerwowemu łatwiej się dostosować, łatwiej przetworzyć zmiany pozycji, jakie następują. Rotacja zewnętrzna, odwiedzenie. I mobilizacja struktur ramienia, aby Kasia mogła w cudzysłowie otworzyć klatkę piersiową. Mobilizacja górnych żeber. I wykorzystanie oddechu do pogłębienia tej mobilizacji. Pacjent z dużą skoliozą, z ograniczeniem ruchomości w okolicy tułowia będzie miał problemy oddechowe. Teraz jedną ręką przytrzymuję głowę Kasi, a drugą mobilizuję górne żebra, tak aby wpłynąć na struktury przedniej strony szyi. Mięśnie podgmykowe, nadgmykowe, powięź. I to by było na tyle, jeśli chodzi o terapię naszych struktur.
zwróć uwagę, że nie zajęło to dużo czasu. Teraz przesiądziemy się na wózek. Podczas transferu osoby z chorobą neurologiczną ważne jest, żeby nie popsuć sobie efektu terapii poprzez przesadzanie, które wygeneruje zwiększone napięcie u pacjenta. Więc trzeba to zrobić tak, żeby po wszystkim pacjentowi było lepiej, a nie gorzej. Powtórny test, napędzanie wózka. Przyjrzyj się, że Kasia nie zdejmuje w tej chwili rąk ściągów. Jest jej nieco łatwiej utrzymać pozycję i pchnąć ręce do przodu. Wciąż pozostają problemy z zapoczątkowaniem ruchu. Przyjrzyj się, jaką ma pozycję tułowia i jaką ma pozycję głowy. Zobacz, że widać szyję. Zdjęcie okularów. Przypomnij sobie, jak wysoko była w stanie podnieść rękę za pierwszym razem. Masz ten luksus, że możesz przewinąć film i sprawdzić to. Chcę, żebyś zwrócił też uwagę na takie rzeczy jak ustawienie głowy, które za chwilę będzie widoczne, na szyję i na pozycję tułowia. Kasia bardzo lubi tą formę terapii i rzeczywiście widzimy efekty tego. Popatrz, przed i po. Tu, szyja, głowa. Dzięki serdeczne, że byłeś ze mną. Do następnego razu.